Stowarzyszenie Józefa Piłsudskiego Orzeł Strzelecki w Kanadzie zawiadamia, że doroczna msza święta za ojczyznę i żołnierzy wyklętych niezłomnych odprawiona zostanie w niedzielę 28 lutego o godzinie 12 w kościele Sacred Heart w Guelph przy skrzyżowaniu Alice i Huron. Podczas Eucharystii z udziałem pocztów sztandarowych odbędzie się apel poległych. Msze święte w intencji ojczyzny i żołnierzy wyklętych sprawowane będą także w niedzielę o godzinie 11 w kościele świętego Kazimierza w Toronto oraz o godzinie 12.30 w parafii Matki Boskiej Królowej Polski w Scarborough, gdzie tuż po Eucharystii odbędzie się zorganizowany przez Klub Gazety Polskiej Metropolii Torontońskiej koncert patriotyczny Podziemna Armia Powraca, połączony z projekcją filmu dokumentalnego i wystawą fotografii Sylwetki Żołnierzy Wyklętych. Wystawa prezentowana będzie również w sobotę 5 i w niedzielę 6 marca w godzinach od 10 do 17 w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze, zaś koncert patriotyczny Podziemna Armia Powraca odbędzie się także w niedzielę 6 marca o godzinie 15 w sali Związku Polaków w Kanadzie przy 2282 Lakeshore Boulevard West w Toronto. Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej zaprasza na uroczystość złożenia wieńców dla oddania hołdu żołnierzom zbrojnego podziemia walczącym z narzuconym Polsce i Polakom systemem komunistycznym, katowanym i mordowanym za obronę naszej niepodległości. Uroczystość odbędzie się we wtorek 1 marca o godzinie 12 pod pomnikiem katyńskim w Toronto przy zbiegu ulic King Street i Roncesvalles Avenue. Parafia świętego Maksymiana Kolbe w Mississadze zaprasza na rekolekcje wielkopostne dla dzieci w dniach od 28 lutego do 2 marca. Rekolekcje poprowadzi ksiądz biskup Antoni Długosz z Częstochowy. Polsko-kanadyjski klub numizmatyków i filatelistów Trojak zaprasza na targi i wystawę monet i znaczków z okazji 1050-lecia chrześcijaństwa państwa polskiego. Wystawa, podczas której będzie można obejrzeć również zbiory związane z postacią świętego Jana Pawła II i 250. rocznicą Mennicy Warszawskiej, czynna będzie 5 i 6 marca od godziny 9 rano do 4 po południu w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze. Początkujący kolekcjonerzy otrzymają za darmo monety i znaczki. Fundusz Dziedzictwa Polek w Kanadzie zaprasza na koncert z okazji Dnia Kobiet w niedzielę 13 marca o godzinie 15 w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze. W programie wystąpią polonijni artyści. W cenie biletu $20 kawa, pączki i lampka wina. Bilety do nabycia przy wejściu. Z okazji 200. rocznicy powstania swojego zgromadzenia misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej zapraszają na pielgrzymkę do Francji w dniach od 16 do 28 maja. W programie pielgrzymki pod duchową opieką ojca Janusza Błażejaka zwiedzanie Notre-Dame de Lumière, Lourdes, La Salle, Avignon, Cassis, Carcassonne i Lyon. Informacje u pani Miry w Polimex Travel. Szczegóły oraz broszurę na temat pielgrzymki znajdą Państwo na podanej stronie internetowej. Zawiadamiamy Państwa, że oddział Mississauga Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie oraz Credit Union Świętego Stanisława Świętego Kazimierza organizują konkurs pisemny i rysunkowy dla uczniów klas ósmych dotyczący działalności naszej Credit Union i jej roli w społeczności polonijnej. Prosimy nauczycieli o wzbudzenie zainteresowania tym tematem wśród uczniów. Wręczenie nagród odbędzie się 28 maja na uroczystości graduacyjnej w sali parafialnej Kościoła Świętego Maksymiliana Kolbe w Mississadze. Szczegóły na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej oddziału Mississauga Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz we wszystkich oddziałach Credit Union. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Polskiego Studia. Żegnając się, życzę Państwu udanego i słonecznego weekendu. Do zobaczenia.